The game played by the entire planet. The game that brings us together. The game made up of many faces. FIFA 16. Witam serdecznie, jestem Habaś i dzisiaj wracamy do FIFA 16. Jak pamiętacie, w zeszłym odcinku udało nam się pokonać Manchester United w finale Euroligi i jest to moje jak do tej pory największe osiągnięcie właśnie w rozgrywkach międzynarodowych. Zobaczmy na tabelę Ekstraklasy, pozostało nam 5 meczy i tylko 2 punkty przewagi nad kolejnym zespołem, czyli nad Lechem Poznań, a przed nami oczywiście mecz z Pogonią. No, będzie na pewno emocjonująco i miejmy nadzieję, że uda nam się powalczyć. Puchar Kraju, jest zwycięstwo 3-0. Euroliga, jest zwycięstwo, o ile dobrze pamiętam, 3-2? Kurczę, przybiegaj. 3-1, tak jest. 3-1. No i pozostaje nam właśnie nasz ten rodzimy ryneczek, na którym chcemy zwyciężyć i dzięki temu zdobyć potrójną koronę, więc ustawmy sobie nasz zespół i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Zawada zmęczony, Bernard, wszyscy zmęczeni. To jest najpiękniejsze w tym wszystkim, w końcówkach sezonu to jest po prostu kozak. Max Sar już jest lepszy od Kamila Miaska, więc co zrobić? No nic nie zrobimy, bla bla bla, Babiarz. Babiarz wejdzie na ławkę, to znaczy wejdzie do gry. No trzeba tutaj zrobić kilka zmian. Nie chcemy grać zmęczonymi zawodnikami, wiadomo. Sanżar zamiast Onguena. Kaya Gul, kurczę, no nie wygląda to zbyt dobrze. Kowal cały czas niestety kontuzjowany. Avdiaj na środek pomocy. Też zmęczony, ale będzie dobrze, miejmy nadzieję. Kupczak. Kupczak, Kapustka. Kapustka niech zostanie na tym boisku. Czy jeszcze nasz obrońca środkowy? Tak jest. Woliński z Zawadą w ataku. No cóż. Tak będzie. Tak musi być niestety. Więc ja zapraszam Was na ten mecz z Pogonią i miejmy nadzieję, że uda nam się przypieczętować to zwycięstwo w Ekstraklasie i najlepszy sezon w Termalice będziemy mogli uważać za zakończony. I oczywiście taka mała wstępna informacja, te odcinki z FIFA chciałbym, żeby pojawiały się w każdy poniedziałek. Więcej odcinków w tygodniu no nie jestem niestety w stanie zorganizować dla Was. Natomiast myślę, że ten odcinek z FIFA co tydzień to jest taka optymalna odległość, czy tam optymalny właśnie ilość dni na odczekanie i tyle. Więc ja zapraszam na mecz. Do zobaczenia. Laursen. Ostatnia sytuacja. No zobaczcie, 90 minuta i od tego wszystko zależy. To jest szansa, jego szansa. Nikolaj Laursen w 90 minucie uderza piłkę w poprzeczkę, a dobitka, nie było dobitki. I sędzia w tym właśnie momencie kończy to spotkanie niestety 0-0. Trochę sytuacji było po obu stronach, no ale to jest strata punktów i to na pewno nas nie cieszy. Zobaczmy na to pudło. Oskar Zawada wychodzi sam na sam. Idealne podanie tutaj. I uderza tylko w boczną siatkę. Następnie tutaj po raz kolejny Oskar Zawada wchodzi do środka. Uderzenie z najbliższej odległości. Obronione po raz kolejny. No to jest po prostu pech. Sanżar. Rzut rożny. To jeszcze było słabe, okej, to było słabe. Aha, tej drugiej obrony niestety nie ma.
No i oczywiście Nikolaj Laursen, sytuacji, w której powinien wyjaśnić to spotkanie. 90. minuta, doliczony czas gry, sama końcówka spotkania i ten niestety zawodnik, który przed sekundą wszedł na boisko, nie potrafi umieścić piłki w bramce. Tutaj jeszcze Robert Obst po stronie przeciwnika trafia w poprzeczkę i ona ratuje nas oczywiście przed stratą bramki. No strasznie szkoda tego meczu. Dobra, już nie chcę. Ja już mi starczy. Strasznie szkoda tych punktów, które straciliśmy. To no, było kilka sytuacji, w których nasi zawodnicy powinni zachować się dużo lepiej. Niestety. No ale co zrobić? Trzeba oczywiście grać dalej, trzeba walczyć. Wiadomo, w kilku momentach mieliśmy. Brakowało nam tego zawodnika. Okej, zobaczmy, co tam nasi juniorzy. Uglan. Uglan i a. Dwa razy Marko Uglan. No cóż, zobaczmy na tych naszych nieszczęsnych zespół juniorów szkółka. Marko Uglan, 18 lat, 81-91 potencjał lewa strona. Zaproponujmy mu kontrakt, skoro nie bardzo chce czekać dalej. Myślę, że to jest całkiem obiecujący zawodnik. No i tutaj Fernando Braga, nasz przyszły bramkarz. To jest kozak, to jest kozak. Ile on ma w tym momencie? 53 ogółem. Troszkę mało. No ale dobra, zobaczymy, co mu tam w przyszłości będziemy mogli zaproponować. Pozostało, aha, musimy zrobić sesję treningową, więc ja was zapraszam po prostu przed następnym. A zobaczmy tylko jedną rzecz. Termalika, termalika, brak termalik, niestety pudła był w tej 11 tygodni. Nasz przykład. No i się zrównaliśmy z Lechem Poznań. To jest kolejna nieciekawa informacja. No ta runda mistrzowska, ta druga faza ekstraklasy nie idzie nam w ogóle. Fakt, że nie mamy porażki, ale trzy remisy tylko. Nie wróżą nic dobrego, no końcówka sezonu, no teraz będzie troszkę chyba więcej luzu, nasi zawodnicy będą mogli odpocząć. Miejmy nadzieję, że wtedy właśnie wiele się wyjaśni. Ja zapraszam przed kolejnym meczem. I przed nami najważniejszy chyba mecz tej końcówki. Oczywiście naszym przeciwnikiem Lech Poznań, czyli zespół, który walczy z nami o tą palmę pierwszeństwa, czy jak to tam się mówi. Jak widać, możemy wystawić naprawdę bardzo dobry skład. Wszyscy zawodnicy w formie, wszyscy zawodnicy skupieni na naszym następnym przeciwniku i spróbujmy zrobić coś, żeby nie było lipy. Lewy pomocnik, możemy wystawić tego młodego Huglanda, który aktualnie doszedł do naszego zespołu. Porównajmy go z Marszalikiem. No dobra. Marszalik. Na pewno dużo lepszy zawodnik. Babiarz schodzi z boiska, wejdzie Bielik. Jak go znajdę? Tu jest. Sanil Çetri. Siadasz na ławce. To jest, kurczę, gość, który potrafi wejść na boisko i zmienić wszystko, więc takiego zawodnika będzie nam prawdopodobnie potrzeba. Marszalik Bielik. No to jest ten skład, który aktualnie jest najmocniejszy. Zobaczcie, że praktycznie każdy z zawodników ma te 70 punktów. No oprócz Zawady, Marszalika i Sara. Jeszcze Sara. Ale Sara już niedługo 70 przekroczy. Będziemy próbowali oczywiście także z Marszalikiem. Chyba. Chociaż ten Hugland. Marko Hugland też jest ciekawym. Ciekawym graczem, który na pewno mógłby nam przynieść wiele dobrego i będziemy starali się go tutaj na tą lewą pomoc jakoś tam troszeczkę wzmocnić. Ja się martwię, że nie będę mieć żadnego fajnego zawodnika, a tu jest Kapustka, no bez formy troszeczkę ostatnio, ale okej, wygląda to chyba w miarę obiecująco, zobaczcie. Nasza ławka rezerwowych też już coraz większa. Ci zawodnicy się pojawiają, głównie fakt, że to są juniorzy, ale coś tam potrafią. No, prawie. Okej, okay, tak to wygląda chyba, nie? Prawa pomoc Wróbel, Anżar na ławce, Çetri, Hugland, ten nowy junior. I tyle.
Ale jak ten Hugland cię uczy, no z takim potencjałem, to każdy jego trening to jest wzrost po prostu niewyobrażalny. No cóż, przed nami Lech Poznań, zagramy u siebie. Mamy szansę na te 3 punkty oczywiście odskoczyć od naszego rywala. A w przypadku porażki, no dosyć ciężko już będzie to odrobić, więc trzymajcie kciuki, no i do zobaczenia po meczu. Romain Bernard, widzimy, on ten już swój rajd tu zaczyna. Ładne przejście, strzał. Jest szansa. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Kapustka. Krystian Bielik. Strzela. No prosto w zawodnika z pola. Marszalik jeszcze i jest. Jest tutaj bramka. Zobaczcie, 5. minuta, no. Tego się chyba mało kto spodziewał. Grzegorz Marszalik troszkę szczęśliwie otrzymuje tutaj podanie w polu karnym. Zaraz to zobaczymy. Jest już powtórka. Zobaczcie, Krystian Bielik. Sanżar chyba? Nie, on Gwen tam był. No i Grzegorz Marszalik otrzymuje piłę i tutaj idealny strzał. Peter Malika wychodzi na prowadzenie. Do tego właśnie oczekiwaliśmy od naszych zawodników, żeby szybko, efektownie i efektywnie, co najważniejsze, zaatakowali Lech Poznań. Kolejusz. Zdominowali go i szybciutko strzelili bramkę, żeby właśnie w przyszłości już móc troszkę spokojniej podejść do tego meczu. Ma możliwość zagrania do kolegi. Ładne dośrodkowanie. Maciej Gajos. Tak jest. Piękna bramka dająca nadzieję. Kurde, no co za... Jest wyrównanie. Co za fart. 1-1. No, piłka jeszcze po tej główce. Tak czułem. Po prostu tak czułem. Zobaczcie tutaj. Tutaj Laursen minął się z piłką. Ładne to podanie faktycznie, no ale niestety nasz obrońca Gul, Gökhan Gul, nie wygrał tego pojedynku główkowego, no a Max Sar nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji. Mógł teoretycznie wyjść do tego dośrodkowania, przejąć je. Nie zrobił tego i mamy 1-1, 16 minuta dopiero. Nie, no po prostu rzut karny. Gökhan Gül to jest jego drugi błąd w tym meczu niestety i zobaczcie jeszcze raz. Tutaj wchodził w tego Lovrencicia. Nie zaatakował piłki. Bezsensowny faul, no bezsensowny i teraz wszystko zależy od Maxa Sara i tego, jak on się zachowa, szczerze. Uwaga, broni! Brawo, znakomicie, cudowna interwencja. Tak jest. Udało się to wybronić na szczęście. No ale już tutaj Laursen. Lovrencic. Cudownie dograł. Dzięki tej bramce prowadzą. No to są przecież jakieś jaja, no trałka, serio. Zobaczcie, co tutaj się stało. Krótkie rozegranie, ciekawe. Beznadziejny wślizg. Nasz bramkarz się położył i pusta bramka, no. To uderzenie było... Czyż to było jeszcze... Jeszcze miał szansę się tutaj rzucić. I Gökhan Gül kolejny raz przegrywa to walkę w powietrzu. 50. minuta i całe spotkanie, no... Nie idzie tak, jak byśmy chcieli. Wszystko może się jeszcze zdarzyć. Ach, miejsce na centrę. No nie, no kurczę, bez jaj. Co tu się dzieje? Po prostu co tu się dzieje? Ale... Czy to jest kolejna wpadka Gökhana Gula? Zobaczcie na to. Fakt, ładne dośrodkowanie. Nie no, tym razem. Marcin Robak. 3-1. I Termalika na kolanach. Runda mistrzowska na pewno nie idzie tam tak, jak powinna. I jest. Koniec. Koniec tego spotkania. 3-1 dla Lecha Poznań. Jak taki zespół może wygrywać z Manchesterem United, a następnie zremisować z Pogonią
przegrać z Lechem Poznań. No ja rozumiem inne nastawienie do meczu, jakaś inna koncentracja czy cokolwiek. Ale zobaczcie na to, no piękny początek tego spotkania. Naprawdę bardzo udany. Grzegorz Marszalik strzela na 1 do 0. A później to już było z górki po prostu. Po prostu było z górki. No żadna sytuacja niby po naszej stronie nie pokazywana. Ale tych strzałów kilka było. No były sytuacje, żeby... No właśnie, Gohan Gul 4 i 2 po broń. To nie mogło wróżyć nic dobrego. Zobaczmy na Lech Poznań. Robak oczywiście z bramką, Gajos z bramką, no i Trauka z bramką. Ja jestem zrozpaczony. Szczerze powiedziawszy, zastanawiam się teraz tylko jak Legia Warszawa. Bo jeśli oni zdołają wygrać, to my możemy spaść aż na trzecie miejsce. Po idealnym, no dokładnie, dokładnie tak było, po idealnej tej pierwszej fazie. Zobaczcie, pierwsza faza. 8 punktów przewagi. Nic nie mogłoby nam zagrozić. I teraz to, co się tutaj dzieje. Pozostały nam dwa spotkania jeszcze. I prawdopodobnie, niestety, nie uda nam się obronić. Z kim gramy? Z kim gramy? Mi powiedzcie, powiedzcie, że będą to albo kurde Legia, albo jakieś łatwe mecze, bo... gdzie to jest? Czerwiec. Mecz z Krakowią i z Legią Warszawa. Natomiast Lech Poznań zagra z Jagiellonią. I ostatni mecz... Gdzie jest Lech Poznań? Z Legią Warszawa. Na wyjeździe. Okej. Jeśli udałoby nam się wygrać te oba mecze, to mamy realną szansę, żeby jeszcze... Nie. Lech Poznań musiałby zaraz. Jeśli oni przegrają z Legią. Matematyka się. Nie, no plus 7 mają, to z nami wygrali. Ja nie widzę tu już możliwości. Dwie porażki Lecha Poznań by jedynie nas zadowalały. A oni grają faktycznie z czwartą Jagiellonią. Jest tam szansa na jakąś małą sytuację, ale... No nic, zobaczymy. Zobaczymy jak to się potoczy wszystko, wiadomo. Aha, okej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Wolodymyr Kowal wraca. Wygasają nam kontrakty, więc na pewno trzeba będzie tutaj coś pomyśleć. Zobaczmy, co tu się dzieje w naszym zespole. Markowski, środkowy obrońca. No na pewno będziemy chcieli go zatrzymać jeszcze w naszym zespole. Babiarz, Bartłomiej Babiarz, kolejny zawodnik, który jest dosyć ważny. No i Sunil Chet. Kurde, on zarabia 10 tysięcy, a chciałby 15. Nie. Ja mu zaproponuję tą dychę, ale on się prawdopodobnie nie zgodzi i wtedy niestety będziemy musieli się z nim pożegnać. Zajrajs odszedł od nas? Który to był junior? Tu w ogóle nie ma ciekawych juniorów. Ja nie wiem, czy to w ogóle pokazuje. No właśnie, nie pokazuje. 8, 5, 5, 4. Dobra. Tu jest w miarę ok. Wszystko opanowane. Nie chcę wychodzić. I zobaczmy mecz z Krakowią przed nami. Czy ja... No właśnie. Sunil Chhetri odrzuca tą ofertę. Tak, tego mogliśmy się spodziewać. No, są jakieś aktualizacje. Tam ci dwaj Polacy niestety chyba. O, wszyscy trzej odrzucili swoje oferty kontraktu. Ja nie będę ich trzymać na siłę. Spróbujmy sobie zagrać w tym samym składzie, którym graliśmy przed chwilą. Nie będziemy robić żadnych zmian w stosunku do poprzedniego meczu, więc ja sobie zrobię szybkie treningi i wtedy już zapraszam Nikolić.
Gwenster Maliki jest w 11 tygodnia, no ale to nas nie ratuje, my chcemy zwyciężyć. Dobra, ja was zapraszam na mecz z Krakowią jeszcze, a w międzyczasie zrobię sobie treningi. Noż, no... Ale jak, no... 14 minuta. Zobaczcie jeszcze raz. On to ledwo uderzył. Było to precyzyjne dośrodkowanie, ale świetne wyczucie czasu zawodnik wyskoczył ponad obrońcą. Kurde, no połowa bramek, która pada. No przecież to była specjalność, potrafi idealnie wyczuć moment. Brak słów, po prostu kurde brak słów. 1-0 Krakowia wygrywa z Termaliką w meczu, w którym Termalika powinna walczyć, gryźć trawę i jeszcze próbować zmazać to, co im się nie udało w poprzednim. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Nie, kurde, no nie, co za dzień. Dąbrowski Damian, pierwsza bramka Wetra. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. 9 minut. Kapustka, krótkie rozegranie z Grzesiem. No, już się bałem. Panie sędzio, rzut karny. Żółta kartka dla zawodnika Krakowi, 37 minuta i to jest bardzo ważny moment. To jest naprawdę bardzo ważny moment i Łukasz Zwoliński... Pewnie umieszcza piłkę w bramce. 2-1 i Termalika jeszcze będzie próbowała walczyć. No miejmy nadzieję, że będzie próbowała walczyć. 38 minuta. Czyli pozostało jeszcze jakieś 50 minut na to, żeby strzelić co najmniej dwie bramki. Ciężkie zadanie, ale na pewno będzie dało się je wykonać. No jeśli przeciwnik strzeli nam je w 9, to czemu my mamy nie strzelić w 10? Krótkie rozegranie. Jak on to zmieścił? Panowie, jak on to zmieścił? No tego się chyba nikt nie spodziewał. Zobaczmy jeszcze, Romain Bernard. Ładne tutaj wejście po linii bocznej i uderzenie techniczne po krótkim słupku. Tego się chyba bramkarz nie spodziewał. Jeszcze słupek, poprzeczka. Piłka zatańczyła tutaj o metalowe spoiwa i wpadła do bramki. Mamy 2-2 i jeszcze Termalika walczy. No tak jak mówiłem, Romain Bernard, chyba najważniejsza bramka w tym sezonie. No mało ich strzelił, tylko 9, ale kiedy trzeba, kiedy można, kiedy powinno się na niego liczyć, można wtedy. Właśnie wtedy on strzela. I to jest moment, w którym Termalika praktycznie oddaje tytuł mistrzowski. Przed tym meczem jeszcze ta sytuacja mogła się zmienić. Były okazje, były strzały na bramki, na bramkę. Były gole, no mecz na pewno mógł się podobać. Ale wynik już niekoniecznie. Zobaczmy to jeszcze raz. Albo nie zobaczymy. Tu Grzegorz Sandomierski, zobaczcie na to. Łukasz Zwoliński, tutaj ta dobitka poleciała już gdzieś tam Panu Bogu w niebo. W okno, gdziekolwiek. I właśnie to chyba zadecydowało. No tu powinno być już 3-2 i ten mecz mógł całkiem inaczej mieć inne podsumowanie. A jak widać, skończyło jak się skończyło. Maxstar 8-2 i najlepszy zawodnik meczu. Czy tak? Ciężko powiedzieć, naprawdę. Zobaczmy, Legia Warszawa przegrywa z Lechem Poznań. To już jest po zawodach. 3-0, deklasacja. Teoretycznie dobrze, tak? Bo
Mamy szansę jeszcze na to drugie miejsce i tylko niestety na miejsce drugie, więc ostatni mecz z Legią Warszawa w tym sezonie. Nie, no jeszcze jest chyba finał jakiś? Nie, chyba już wszystko, no. Co on pobiera jeszcze? Co on za dane ma? Drugi raz dzisiaj mi coś takiego się dzieje. Nie wiem, o co to bardzo chodzi. W każdym razie... Okej, okay, udało się. W każdym razie... Zobaczmy, co my tu mamy. Zaraz. Nie, nie będziemy tego oglądać. Trzech zawodników odejdzie z naszego składu. Niestety. Mi się trening chyba nie ominie, niestety. Też to jest druga rzecz. No i tak jest. Wyścig Lech Poznań. Legia Warszawa. Zakończył sezon, tak jest. No ale kurde, Maxar najlepszym zawodnikiem. Tutaj w najlepsze 11. Łukasz Zwoliński w najlepsze 11. Ja szczerze wam powiem, jestem zajebiście zdegustowany naszą postawą i... No Kamil jest... Dobra, już w tym momencie no walczymy o to drugie miejsce, tak? Walczymy o to drugie miejsce jeszcze troszeczkę. Ale tutaj już niewiele się zmieni. Ja pokazałem wam wszystkie mecze już w tym sezonie niestety. Znaczy jeszcze jeden, tak? Teraz będzie ostatni mecz w tym sezonie. I niestety nie bardzo on ma jakikolwiek wpływ. Wejdzie Hugland jako ten zawodnik. Wejdzie Kamil Miazek tutaj na bramkę. Wejdzie FDI. Nie wejdzie. Zagramy troszeczkę kilkoma takimi obiecującymi zawodnikami. I to chyba było na tyle. Jeśli chodzi o zmiany. Nie wiem, czy to tak. Dobra. W każdym razie zapraszam na ten mecz z Legią Warszawa, ostatni mecz w tym sezonie i tak naprawdę gramy o pietruszkę, czyli o drugie miejsce. To będzie drugie czy trzecie, bez różnicy. 41 punktów, 2 punkty straty ewentualne do Lecha Poznań. No i tak jeszcze pewnie wygra swój mecz i... No i co? No i daliśmy ciała, po prostu Termalika dała ciała. Mieliśmy doskonałą sytuację przed rozpoczęciem drugiej fazy. Perfekcyjną. I co? I każdy widzi, jak się kończy. Zapraszam na ostatni mecz tego sezonu. No i co? No i... Jeszcze Oskar Zawada. Ale nie bardzo ma tu z kim zagrać. Oddaję... Bernard! 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 Trzecia minuta, druga minuta w sumie jeszcze. No dobra, trzecia już trwa. No i co, i da się? Da się. Czemu tak nie zagraliście w poprzednich meczach? Czemu dawaliście ciała na każdym kroku? Czemu? Romaj, no zobacz. Zobacz chłopaku, który to oglądasz, jak on to zrobił. Zamieszał w polu karnym. Perfekcyjne uderzenie. Bramkarz bez szans. Romain Bernard chyba z 10. bramką w tym sezonie, o ile się nie mylę, i 1-0 na samym początku spotkania. Szkoda, że Pietrucha. Łukasz Zwoliński. Rzut karny. No tak jest, 41. minuta. Ewidentny faul, tak jest, też tak sądzę. Zobaczmy Bernarda. Lewa noga. Pewnie. Pewnie, bezbłędnie. 2-0, dwie bramki. Na koncie Bernarda. Czemu dopiero teraz? Czemu teraz? 42 minuta. Przecież to mogłoby cały ten sezon... Kurde, ale beznadziejny odcinek. Ale wy chyba lubicie oglądać, jak przegrywa Termalika, nie? Liebmann bez szans. 11. bramka Bernarda. Piękne podanie do Romaina. Czy skompletuje hat-tricka?
Tak jest. Spokojny strzał. Liebmann bez szans. 3 do 0, 3 bramki Romaina Bernarda. No to jest ewidentnie jego mecz. 87 minuta, no już prawie końcówka tego spotkania. I zobaczcie, no Hugland idealnie wyczuł tutaj moment. Widział, że Legia się odsłoniła. No i tu spokojny strzał techniczny nad bramkarzem. No trochę dał ciała chyba. To nie była najlepsza na pewno jego interwencja. I czemu Romain nie zagrał tak w poprzednich meczach? Przecież to powinno być mistrzostwo Polski dla Termaliki. Jest, no, no jest ta wygrana z Legią. Czyli to, co zakładaliśmy tak naprawdę, ale... No ale co z tego? Nie ma trzeciego trofeum dla Termaliki. No niestety. Ładnie tu Zwoliński przycelował. No, kurde. Liebmann, Salomon Liebmann. Trykowski. Coś tu ciekawego się działo? Chyba nic, nic oprócz tego, co widzieliście. 6 strzałów, no Max Sar prawdopodobnie... A nie, dzisiaj Miazek, Kamil Miazek bronił, no ale kurde. Bramki, 3 Romaina Bernarda. Najlepszy zawodnik na pewno tego meczu. I to jest prawda, ale zobaczcie na ten wynik. W przerwie było 2 do 0 dla Jagiellonii. Tym razem, no Lech Poznań. Olał sobie sprawę, pokpił sobie trochę. No i co zrobił? Nic nie zrobił. Zobaczmy na nagrody indywidualne. Zobaczmy, jak to wyglądało. Najlepszy piłkarz tego turnieju, Biliński. Śląska Wrocław. No tego się chyba nikt nie spodziewał. Czy... Serio? Kamil Miazek najlepszym bramkarzem w Ekstraklasie. Okej. Okay. Biliński królem strzelców też ok. Ale zobaczcie na drużynę rozgrywek. Na bramce Gostoński. Gdzie jest kurna Kamil Miazek albo chociaż Max Sar? Skoro najlepszym zawodnikiem, najlepszym bramkarzem Ekstraklasy jest dany zawodnik, to czemu on nie jest w najlepszej drużynie? Kto mi to kurde wytłumaczy? Tak samo. Biliński, najlepszy strzelec Ekstraklasy, nawet nie ma go, nie pomyśleli o nim tutaj w tych zawodach. Lech Poznań, Ruch Chorzów, Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Lech Poznań, Wisła Kraków, Lech Poznań, Wisła Kraków i Ruch Chorzów. Gdzie są zawodnicy z Termaliki, która zajęła drugie miejsce? No, no pytam się gdzie? Gdzie kurde są ci zawodnicy? Kamil Miazek, drugi raz chyba z rzędu najlepszym bramkarzem. Termalika liczy, że Odegaard dołączy. Gówna nie dołączy. Przepraszam. No ale co zrobić? Co zrobić? My sobie przewiniemy kilka dni. Jak widać, przed nami spotkanie w... Co tam ujewić? W Sujewić. S ujewić. Damian Rybus. No ci gówniarze z Polski. O, o, o. Rafał Chroszkiewicz. Podpiszmy sobie z nim kontrakt. Niech on będzie w tej naszej szkółce. To jest naprawdę obiecujący zawodnik. Więc warto go mieć jednak bliżej swojego zespołu. Natomiast zobaczmy, jak to wszystko wygląda w kalendarzu. Koniec, koniec, koniec. I tutaj zaczyna się okres transferowy. Bla, bla, bla. Koniec okresu transferowego. I tutaj mamy spotkanie z... Faza grupowa Gdańsk. Dobra, tu mamy spotkanie ze Szwecją, a to jest Dania. Dwa mecze reprezentacji i koniec sezonu. Więc następny odcinek będzie właśnie odcinkiem z kariery mojej kariery reprezentacją. Ten specjalny, kolejny już drugi odcinek specjalny, na który serdecznie zapraszam dzisiaj, już niedługo, bo za jakieś 3 godziny, dla was za 3 godziny rozpocznie się live, na który także serdecznie zapraszam. Jeszcze nie wiem, w co będziemy dokładnie grać. Z tego, co kojarzę, to American Truck Simulator troszeczkę czasu nam zajmie. Pojeździmy sobie, pobawimy się, bla, bla, bla. No i to by było chyba na tyle.
podobał wam się ten odcinek, to łapki w górę, zapraszam, pocieszcie mnie troszkę, no bo ten odcinek był tragiczny, jeśli chodzi o wyniki. Dopiero tam na końcu, właśnie w tym meczu z Legią, udało mi się troszeczkę zagrać, troszeczkę pograć tak, jak to miałem w zwyczaju. No, nie oszukujmy się, miałem naprawdę troszeczkę przerwy od kibu. To w jakimś tam stopniu na pewno ma wpływ, więc... No co? No więc dałem ciała, no dałem ciała. Nic nie poradzę, nie udało się zdobyć potrójnej korony. Tak jak zapowiadałem w którymś odcinku Q&A, Termalika będzie grała, ten sezony będą, wiadomo, nie będą tak częste jak na samym początku, natomiast one będą trwały aż do momentu, w którym uda mi się zdobyć... A, ten tak. Aż do momentu, kiedy uda mi się zdobyć Puchar Ligi Mistrzów i w to celuję. Więc tych odcinków na pewno jeszcze troszkę będzie. Chyba z 10 odcinków zajmuje mi średnio sezon. 12, 13 odcinków. Więc na pewno jeszcze co najmniej tyle będzie. A może będę... Jezus. Dobra. Trzymajcie się, dzieciaki. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Podobało się, łapki w górę udostępniajcie, komentujcie, bla bla i do zobaczenia. Cześć.